Witam, z tej strony XKank Official w kolejnym odcinku EA Sports FC 24 Ultimate Team. Spróbujemy zagrać mecz Division Rivals. Tym razem z składem męskim. Ribery, ostatni mecz w tym klubie. Będę musiał polegać na Ferranie Torresie, chyba że uda mi się jakiegoś innego lewego skrzydłowego dorwać. Ale to popatrzymy sobie w międzyczasie. Kiedyś tam, jak znajdziemy tą pozycję. Na bramce jest Courtois oczywiście. Skrzydłowi obrońcy się zmienili. Mamy Molinę i tamtego, nie pamiętam jak on się nazywał. Czekajcie. Wow, wow, wow. A ten się nazywa Javi Galan. Pierwszy raz widzę tego zawodnika. No i tutaj się nic nie zmieniło, bo jest Luka Modric, jest Pirlo, Pedri, Ribery, Raul, Rafinha. Dobra, gramy w końcu. Bo tak sobie, o, nawijam, 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 a tu FIFA czeka. Jeszcze cały czas będę na to mówił FIFA, no niestety. Antoana Griezmana jeszcze nie testuję. Ach, ten wysoki ping, na pewno wygramy. A, ale będzie bardzo ostra gra. Ale będą nerwy! Oczywiście jak przegram ten mecz, to rzucę na YouTube'a. Mi to tam nie przeszkadza. Ten skład La Liga się już przyzwyczaił do tych porażek. Na bramce Courtois, który ponoć jest... Nie wiem, jednym z najlepszych bramkarzy na świecie, a jest gównem. Powiem tak. Jeśli chodzi o FIFA, czy EA Sports, czy jak już tam nazywać tą grę, to już sam nawet nie wiem. Ale samo to. Oni z najlepszych piłkarzy na świecie robią kartofle. Kartofle, których się żreć nie chce. Diogo Jota, Gabriel Jesus, Sterling, Marcos Asensio. Taki trochę mieszany, taki trochę francusko-angielski skład co zrobił. No dobra, miło. Chyba z wszystkich dobrych kart mamy tylko aktualnie Luka Modricza. O. Cieszy oko, a dzisiaj zapowiada się idealna okazja, żeby sięgnąć po kolejną wygraną. Okej. Chłop coś tak... Chłop coś tak nie za bardzo chętnie zagrał. Nie wiem, co on kombinuje. Zapewne teraz będzie się bawił formacją, żeby po prostu zrobić formację wygrywającą. Ja tak czuję, nie? Że on teraz gdzieś tam siedzi w ustawieniach i wiecie, o, tu dowalimy, tu powiększymy, tu zmniejszymy i mamy idealną, kurwa, taktykę. Ja nie bawię się w te taktyki. Aha. Aha. Kurwa, i teraz ja wyszedłem z meczu, czy on wyszedł z meczu? Chyba ja. Chyba mnie wywaliło przez mój, kurwa, zajebisty internet domowy. Chyba mnie wyjebało właśnie. No, świetnie. To za chwilę się widzimy. Dobra, wróciłem do was. Szukałem lewego skrzydłowego, bo oczywiście przez to, że mecz się teoretycznie odbył, to Ribery stracił swój ostatni mecz sezonu. Jednak nie będzie strzelał w dzisiejszym meczu. Będzie to robił Depay. Na szczęście Depay może być lewo skrzydłowy. Że można Depaya dać na LS-a, na lewo skrzydłowego właśnie. Bardzo się pofarciło, bo Depay też jest szybki. Może nie ma takiego tempa jak Rafinha, bo Rafinha ma 91 tempa aż, a Depay ma z 82-84, ale kurde no, kto by takiemu napastnikowi kurczę nie zaufał? No kto? Ja mam pomoc. Pomoc bardzo osłabioną. Ja potrzebuję nawet szybkiego defensywnego pomocnika w sumie na ten moment. Ale dobra. Z defensywnym pomocnikiem to kiedyś tam pomyślimy. Ping dalej taki sam. Deszcz nie za bardzo. Ale może teraz coś będzie lepiej. To śmigało. Zobaczymy. Lepszy niż te 200 pingu, co było na początku. No ale też nie jest fajnie. No waha to się między czerwonym a żółtym, więc może być problem z przeciwnikiem mimo wszystko. Z odnalezieniem przeciwnika albo z zagraniem meczu. No ja się już nastawiłem psychicznie, że przegram ten mecz. Dlatego będę się starał być w miarę spokojny, żeby się nie wkurzać. Chyba, że już będzie ta gra zaczynała po prostu, wiecie, odwalać cyrki typu Speed 500. Ale gra jest głośno, aż mi ucho zabolało.
Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Szczęsny, Carvajal. On taki... Okej, okay, Coman i Wilson. No, Tomasz Smokowski. Malard wystawił sobie. Ja też mam Malard. Jak ktoś oglądał mój poprzedni pack opening, to wie, że mam Malard na wypożyczeniu. No dobra, zaczął grać w końcu. Wow! Już się zaczynają lagi, już się lagi, już lagi, już lagi mamy. Najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Jeszcze tak zbytnio sprintować swoimi piłkarzami. O, tak, świetnie. Okej, mamy. Po zagrożeniu, dobry odbiór. Wolves zamierzają powalczyć o zwycięstwo w następującym zestawieniu osobowym. Między słupkami Thibaut Courtois. Dalej Nacho Fernandez wystąpi obok Davida Alaby. Rafinha oraz... Mocne Memphis dośrodkowanie? Zagrają na oczywiście. Ataku przecięte. Jakbym to zrobił o wiele wcześniej albo w inną stronę, to może byśmy nawet mieli już problem. Łap to Courtois. Nie ma bramki! Co ty, Courtois, zrobiłeś? To była wymarzona okazja. To było takie trochę spóźnione przeze mnie, ale co ten Courtois zrobił? Raul. Dobrze odczytane. No i komu ja to miałem zagrać? Panie Raul. Zobaczymy, jak poradzi sobie Memphis Depay w debiucie. Kibice domagali się sprowadzenia jakiegoś... Mam trochę problemy z internetem, ale okej. Jeśli zacznie nadawać na tych samych, zaraz, z tego musi być gol. Nie, dobra, spojenie. Głową wybijamy. Cofniemy. No i nic z tego nie i jakoś wyjdzie. Teraz przerzucimy na drugą stronę. Ale Depay się ładnie wystawił. Tak zabrakło. Gdyby piłka odbiła się pod innym kątem, mielibyśmy prowadzenie. Serca nam trochę szybciej zabiły, ale okej, okay. Depay. No tak, no musiał, no kurwa, Depay to stracić. Leż tam, kurwa, szmato. Nieładny atak, powinna być za to kartka. No ciekawe, czy pani sędzia się ze mną zgodzi. Wczesna żółta standard. Kartka i co teraz? Do końca dobra, mamy. Będzie na cenzurowanym. Musi uważać. Jaki na cenzurowany? Cenzura to co możesz, kurwa, nie wiem na kogo nałożyć. Na Stew. Tak, na świetnie. Zmianę. Taka kartka to solidny argument za roszadą. No jaki znowu, kurwo, faul? Może jeszcze czerwoną wyciągnij. Zdobywa teraz piłkę dla no tak. swojej drużyny. Brawo, Depay, podanie pierwsza klasa, nie? Chyba ta żółta kartka ci trochę IQ zjadła, co? W sumie IQ IA, czy jak to tam się nazywa? O, fuck. Ja przez te lagi przegram. Na 100%. Ja pierdolę. Albo kurwa klepiecie dobrze, albo kurwa. Weźcie już oddajcie kurwa pierwszą bramkę, co? Bo po co ja wam kurwa każę podawać, jak wy i tak podacie w obrońce, kurwa? Wygracie z przeciwnikiem w jednym zespole, czy gracie ze sobą w jednym zespole? Bo ja już kurwa nie ogarniam. No brawo, Pirlo, brawo. Na pewno w tą stronę kazałem ci odbierać piłkę, nie? Jest Depay. I jest Raul. O, za plecy Raulowi. Czy wyjdą na prowadzenie? Ale Raul strzelił. Mimo wszystko. No, miejmy nadzieję, że dobra, pomijamy to. Chciałem Bucha wziąć, ale oszczędźmy sobie to. Carvajal. Do końca meczu zostało jeszcze wiele czasu. Przeciwnik na pewno zdąży jeszcze odegrać się. Dlatego już się nad nie emocjuję tą pierwszą bramką. Okej, Coman stracił piłkę. Ale często na tego, jak to się mówi. Na Raula grałem. Dobra, jest Raul. Jest Raul po raz kolejny. Ale Pedri! Dlaczego ty strzelasz w obrońców? Andrea Pirlo odbiera piłkę. Czemu mnie w tym momencie musiał zlagować? Sam na sam z bramkarzem. Spalony? Rzut wolny. Nie, wolny. Nie ma kartki. A co ten, kurde, Laskowski się tak tych kartek uciął? Carvajal. To nawet nie był faul na kartkę, najprawdopodobniej. Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. No, ale obrońca nie dobiegł, po co? Po co? Czemu ja mam mikrofon mokry? Czy ja, kurwa, pluję? Najprawdopodobniej pluję.
Kibicom na chwilę stanęły serca, ale... Okej, okay. Courtois mocno do przodu. Jednak w żaden sposób. Czy to Raul przyjmie, czy nie przyjmie, to już mi tam na rękę idzie. Nowych umiejętności. Szkoda, że nie celny, ale i tak chyba musimy pochwalić za decyzję. Okej. No cóż, mamy Depaya. I no, Raula, który oczywiście nie dobiegnie, no Raul niby tam 80 coś tempa ma, a kurde, tak nie za bardzo. No i jeszcze raz Raul. Wymanewrował rywala, ależ to było. Teraz mi się telefon odpalił. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę. A żeż ty szmatu. Ale jestem spokojny, wow. Aż tak, kurde, nie przeklinam jak zawsze. No i tak przeklinam. Okej. Andrea Pirlo. Oj, będzie spalony chyba. Tak, prowadzą 1-0, więc teoretycznie zespół może mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Czemu ty tamtego, kurwa, żeś przytulił? Nawet jedna przypadkowo stracona bramka może zniweczyć. Okej, ma kontuzję ogółem. Muszą zachować koncentrację, a najlepiej coś jeszcze strzelić. Ale widzicie, jak chłop gra z poświęceniem? Jego kurczę zawodnik ma tę kontuzję, a on tego zawodnika zagrań nie zmienia. Po co? Memphis! Nie to chcieliśmy zrobić. I teraz okay. Wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. O, teraz on zagrał ładnie górną. Ale Courtois na posterunku. Memphis Depay. Raul. Ale no tak. To było do przewidzenia, że Raul straci w ten sposób. Czemu ja w ogóle w taki sposób pomyślałem, żeby pójść? Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Ale Carvajal. O kurw. Spalony. Co to było? Popisowo zmarnowana sytuacja. Dobra. I do przodu. Na Raula. Się znaleźć w piłkarskich jajach, ale chorągiewka sędziowska poszła w górę. Tam był spalony. Rafinha, coś ty. Długo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Ale czysta pozycja była, a Memphis Depay do środka zaczął wbiegać. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ależ to o, przed bramką. A nie, dotknął to ktoś. A to nawet nie wiedziałem. Andrea Pirlo. Nie ma bramki. Nie ma bramki. W ogóle powinien być rzut rożny chyba. Powinien być rzut rożny jeszcze. Dobra, nie chcę Raula cały czas katować, więc weźmiemy teraz Fernando Morientesa do. W ogóle. Gdzie są twoje pozycje napisane? PP, SP, PE. Okej, może być PS-em, ale czy może być LS? Zaryzykujemy. Może być, czy nie może być? Jeden pies. Czyli tak, wszedł Fernando Morientes i wszedł Marcos Llorente. Czas na drugą odsłonę tego starcia. A Marcos Llorente to też skurwiel, jak mi ostatnio przeciwnik Llorente, kurwa, ja pierdolę, Rafinha. Mi się, kurwa, łapy pocą w ogóle. Ja nie wiem, ja zawsze kiedy gram w FIFA czy tam EA Sports, już jeden pies będę na to mówił, FIFA po prostu. Bo to jest w sumie mimo wszystko FIFA. Choć nadal przegrywają. Cierpliwie konstruują akcję, próbują podejść. Myślałem, że on samobój chce wcisnąć. I piłka poza boiskiem. Co ten mój obrońca zrobił? Co się. Dobrze zrobił, ale what the fuck. Zapowiadało się naprawdę ciekawie. Znakomita blokada strzału. No, coś nie za fajnie nam to idzie teraz. Jak na razie to teraz przeciwnik mocno raszuje. Ale co my tutaj, kurczę, za jakąś Robinsonadę robimy? Dośrodkowanie. O, nie. I Wilson! Skuteczna interwencja, piłka wbita. Co jest? I strzał na bramkę! Oj, Courtois, wstawaj. No w końcu, żeście tą piłkę dobrze wybili. Marcos Llorente, no tak. Jest Rafinha. No jaki spalony! No come on! Jest decyzja, mamy spalonego. No jak chcę decyzję VAR. I teraz. A teraz to mój VAR się zrobił właśnie srał. Przez ostatnie 15 minut to drużyna Founders zdominowała posiadanie piłki. Kurw, o fuck. Szansę, mają przewagę w środku pola, nie dają rywalom do. I Wilson! Courtois! Na szczęście Courtois jeszcze reaguje. Ja się boję, że przez ten mój internet znowu przegram, nie? Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobra.
Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. A, jak to się rozwinie? No, srak się rozwinie. Kontra, tracą piłkę. Co to mi tutaj lata? Jakieś małe muszki nie kupiły biletu, a oglądają mecz online. No i ładnie teraz przechodzi do środka pola. I ja pierdolę, Courtois, co ty robisz? Co mi się z tym Courtois dzieje? Teraz z rogu na 11 metr. Jakoś to musimy... Okej, dobra. Jest Fernando Morientes. Z przodu i Zerafinie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Nie, ja nie rozumiem, co się dzieje z Rafinią. Rafinia, czaisz to, że nie mam kim cię zastąpić? Ja mam nadzieję, że ty się jakoś obudzisz zaraz. Ale bym się wkurzył, jakby mi teraz sędzia spalonego jakoś wygwizdnął. Podanie do Rafini. Ależ okazja teraz. To była obok bramki, co? No ale nic z tego nie wyszło. Co? Jak on mógł obok bramki strzelić? Nie zdarzają się często, oby tylko tego nie pożałowali. Rafinia. Why you shooting obok bramki? Mocne wejście, ale czyste. Dobra, jest Rafinia. Albo to nie Rafinia? Nie, Modric teraz. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Okej. Brawo. Dobra, odebraliśmy. Mocne wejście i ma piłkę. Decyduje się na indywidualny rajd. Piłka trafia w Kevina De Bruyne. I jest rzut z autu. Będzie wrzutka z autu. Próbuje szczęścia. Mało zaskakujący to był strzał. No to Pedri był mało spektakularny strzał. Nie unikam odpowiedzialności za ten strzał. Malar. O cholera. O cholera. Lejkoman ponownie. Najgorsze są te, kurcze, lekkie ścinki, co mam. Przycisnąć. Co teraz? Co teraz zrobi Bernardo Silva? Okej. Pokazał teraz najwyższą klasę. Okej. Przeprowadzam cały czas 1-0, nie? To jest przejebane. Jak to nie wpadło? Bramkarz naprawdę pokazał klasę. O kurwa. O kurwa, ja myślałem, że samobuja wjebałem. Nie zatrzypotała w siatce. Tak jest. I chuj. Wpadło. I chuj. Bo ja w tą drugą stronę nie mogę, kurwa, dobrze grać. Co jest? Ale się teraz chłop zmotywował, nie? Ale teraz poczuł siłę. O, kurwa, skurwysyn. Ale co ta moja obrona, kurwa, odkurwiasz? Jeszcze mi, kurwa, Carvajalen strzelił. No, kurwa, najgorszym obrońcą w historii Realu Madryt. Ma teraz szansę na gola. Jakiś kurwa dziadem mi strzelił, kurwa, który powinien już w Arabii, kurwa, zapierdalać, kurwa, za piłką. Ale ja nie mogę nawet, kurwa, Rafinią dobrze zagrać. No Rafinia, ja cię, kurwa, please. O, już się zaczyna nerwy, już się zaczyna... O, brawo Pirlo. Żeś podcinkę, kurwa, jest zajebą. I chuj, może być ten karny. Jak wyciągnie ten jebany sędzia, kurwa, czerwoną kartkę, to ja wychodzę z meczu po prostu. Oczywiście czerwona kartka. Czekaj, gościu. Czekaj. Może przypieczętować ich zwycięstwo. No, ja pierdolę. Jeszcze Alabę, no ja pierdolę, Alabę straciłem. A potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Marcos Llorente. Pierdolę. No wyłącz to, kurwa, gram mecz teraz. Coman. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Bardzo niecelny. Instagram, TikTok, kurwa, poniżej. Nie musicie łapki zostawiać, wyjebane w to mam, ale zostawcie suba.